Czy on za mną tęskni? Takie pytanie dzisiaj zadałam kartom. Zobaczmy, czy ten partner, w którym jesteście zakochani, zakochane, czy partnerka, prawda, to proszę sobie płciami zamienić, jeśli mężczyźni też patrzą. Ja mówię tutaj z punktu widzenia kobiety na mężczyznę, więc panowie sobie muszą to odwrócić. Więc czy on za mną tęskni? Nie mamy regularnych spotkań, nie telefonujemy ze sobą, nie rozmawiamy. Były jakieś tam różnice zdań. Być może były też jakieś obraźliwe słowa lub jakieś nieprzyjemne sytuacje, czy być może jakieś nieporozumienia. No, każdy jest dumny, każdy ma swoje ego, każdy jest uparty i nie ma kontaktu, nie ma spotkań, nie ma czułości, wyznań. Nie ma jakby takiej aktywnej właśnie tej miłości. Tak jakby coś umarło, coś po prostu się zakończyło. Niemniej jednak nieraz czujecie, że być może jesteście jeszcze dalej właśnie myślami powiązani lub uczuciami. Być może on jeszcze coś wspomina, myśli, patrzy na zdjęcia. Być może tęskni, być może chce wrócić, być może chce zadzwonić, napisać. Niemniej jednak nie wiadomo, czy już ma kogoś, spotyka się z kim innym, czy zablokowany jest, czy cierpi. No nie wiadomo po prostu, jakie przeżycia się w nim też kotłują. Dlatego zadaję właśnie to pytanie do kart. Osoba pytająca pyta, czy on właśnie tęskni. Także zanim wybierzemy grupę, proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Również właśnie feedback, czy moja dzisiejsza wróżba, te dwie grupy, którą Państwo sobie teraz zaraz wybiorą, czy rezonują z Państwem, czy właśnie tak czujecie, czy to pasuje. Proszę mi pisać, właśnie to mnie zawsze bardzo inspiruje i oczywiście jestem ciekawa. Więc zapalę światło, by Państwo zobaczyli dwie grupy. Pierwsza grupa to jest kwarc różowy, kamień kwarcu różowego. Mówi się właśnie, że kwarc różowy to kamień miłości i taki kryształ właśnie, takie oko kryształowe. Także proszę sobie wybrać jedną grupę. Tutaj mam dzisiaj orakel miłości i karty Lenormand. Zaczynamy, proszę Państwa, od grupy pierwszej, czyli od kwarcu różowego. Na tle kart, czyli na spodzie talii mam dziecko, czyli są tutaj dwie spekulacje, proszę Państwa, tłumaczenia tej karty. Wszyscy Państwo, którzy naprawdę myślą o dziecku z tym partnerem, planowali być może dziecko, planowali ciążę, są perspektywy, że to być może jeszcze w przyszłości się zrealizuje.
Czyli pomimo teraz tych kryzysów, pomimo właśnie tego w tej chwili, nie wiem, jakiegoś zablokowania kontaktów, ciszy, kłótni, pomimo to właśnie jest tutaj karta, być może, że właśnie nadejdzie jeszcze ta możliwość dostania dziecka z tym partnerem, o którego pytacie, lub inni tutaj, którzy pytają o nowym początku właśnie, o wyleczeniu wszystkich tutaj tych kryzysów, tych kłótni, sporów z tym partnerem, jest szansa na nowy początek. Czyli na pewno on myśli, tęskni i myśli, planuje w głowie, czy emocjonalnie w sercu, jakiś nowy początek, czy pragnie tego nowego początku z Wami, lub on pragnie dziecka w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zobaczmy, co powiedzą właśnie Lenormand karty. No tak, są blokady, nie ma kontaktu, obciążenia, mozolne jakieś tutaj myśli, które przeciążają głowę, blokują działania. No niesamowity jakiś taki tutaj mozolna, właśnie mozolna droga do wyjaśnienia tych wszystkich nieporozumień między Wami. Ciężka droga, nieprosto właśnie dojść do tego szczytu, czyli do spełnienia Waszego, do pogodzenia się. Każdy jest zablokowany, on też jest właśnie no, tutaj w zupełnej takiej blokadzie, obciążeniu, tak? Nie ufa Wam też, ma jakąś taką nieufność, być może jakieś były fałszywe tutaj sytuacje między Wami, troszeczkę nieufności, jakiejś takiej myśli, że dużo fałszywych spraw, dużo fałszu, dużo, no dużo być może spraw między Wami odbyło się jakoś fałszywie, nieuczciwie, lub być może no, jakaś była zdrada czy coś i w tym kierunku i teraz właśnie partner nie ma zaufania. Niemniej jednak myśli o Was, szczególnie wieczorem i nocną porą i jest tęsknota, karta tęsknoty. Także tutaj intensywne właśnie myślenie, być może nawet koszmarne jakieś sny, jakieś być może telepatia, telepatyczne właśnie łączenie się z Wami, dlatego czujecie jeszcze jego myśli, tęsknotę, prawda? Obecność. Być może właśnie telepatycznie próbuje się z Wami tutaj połączyć, przekazuje Wam coś, czy mentalnie, czy duchowo. I na pewno tęskni, rozmyśla, właśnie tak jak mówiłam, tak jak to pokazuje ta karta, sugeruje ta karta właśnie wieczorem lub w nocy, śni o Was, tęskni, marzy, rozmyśla, może patrzy na zdjęcia, więc na pewno tutaj jest aspekt właśnie wieczoru lub nocy i tak, jest tęsknota, karta tęsknoty, także tęskni za Wami partner, niemniej jednak jest jeszcze zablokowany, obciążony Waszą właśnie tutaj kłótnią, czy właśnie tym kryzysem, czy rozłąką, tak? No i właśnie tutaj zaszło coś między Wami bardzo nieuczciwego, fałszywego, kłamliwego, o czym on też rozmyśla. To też nie daje mu spokoju, prawda? Że on właśnie wie, zdaje sobie z tego sprawę, że dużo rzeczy między Wami zaszło fałszywie, źle. I że to należy wyjaśnić na pewno, ale są jeszcze tutaj duże właśnie blokady. Niemniej jednak myśli intensywnie i tęskni. O, proszę Państwa, tu ojej, tu cudowne karty mi wyszły. Więc myśli na pewno, to jest no 100%, że tęskni za Wami, tęskni za związkiem z Wami, za tą taką dualnością, tak, dwoistością. Tęskni za miłością, za romantycznymi odczuciami, za Waszą obecnością, za bliskością, intymnymi, tutaj pięknymi, widzicie, pocałunkami, jakimiś takimi pięknymi, romantycznymi momentami. Tęskni za tymi uczuciami, no, za głębią właśnie tych romantycznych chwil, uczuć. Myśli o Was i o związku z Wami, o miłości do Was.
tęskni, myśli intensywnie, szczególnie właśnie tutaj w nocy, na pewno śni, może ma jakieś tutaj, no nie wiem, plany czy marzenia wręcz o związku i miłości właśnie do Was. Także 100% ludzie myśli, tęskni, rozmyśla, nie śpi, grubluje, być może śni nawet o Was, myśli o nowym początku lub o dziecku nawet z Wami, tak, w dosłownym tego słowa znaczeniu, o wyleczeniu sytuacji, polepszeniu właśnie kontaktów, spotkaniach i nowej szansie. Także na pewno, nie martwcie się, na pewno tęskni. Zobaczmy sobie teraz orakel miłości, co powie właśnie do tego. Wypadła mi ta karta. Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Miłość. Gdy miłość jest odpowiedzią, po co stawiać jeszcze pytania? Kochani, miłość. Czyli tęskni na 100%. Ta karta mi wypadła. Wprawdzie ciężko tasować jest te karty w kształcie serduszka. One właśnie często wypadają, ale właśnie ta karta mi wypadła jako jedyna. Więc miłość, kochani, miłość, tęsknota, rozmyślania dla grupy pierwszej. Takie rozmyślania. Zapamiętajcie sobie ten piękny obraz dla grupy pierwszej. Dziękuję bardzo grupie pierwszej. Zapraszam serdecznie do komentarzy, do lajków, subskrypcji, kochaną grupę pierwszą. I teraz właśnie grupa druga. Grupa druga wybrała sobie kryształ taki. Więc zobaczmy, co powiedzą karty, czy on za Wami tęskni. Na spodzie karty Lenormand mam książkę. Książka mówi właśnie o tym, że on tęskni, by lub myśli, rozmyśla, by zacząć z Wami jeszcze raz pisać nową historię, czyli pisać nowy rozdział książki. Także metaforycznie oznacza to, myśli o nowym początku, o jeszcze jednym rozdziale, o jeszcze jednej szansie z Wami, tak? O jeszcze jednej właśnie tej historii, która by Was połączyła. Jakiejś właśnie no, miłosnej historii, która pozwoliłaby napisać nowy rozdział tej książki pięknej, o pięknej, wspaniałej, romantycznej miłości. Także na pewno tutaj jakieś rozmyślania właśnie o nowej szansie. Zobaczmy, co pokażą właśnie inne karty w stosunku do tego. Kochani, wprawdzie jesteście od siebie jeszcze odwróceni. Partner, o którym myślicie, patrzy w prawo. Wy, czyli osoba pytająca, patrzycie w lewo. Pomiędzy Wami zaproszenie na spotkanie, na rozmowę, jakaś wiadomość, jakieś przeprosiny, niespodzianka, miłe chwile spędzone razem. Jesteście wprawdzie tak blisko siebie. Jesteście wprawdzie tuż, tuż koło siebie, ale jednak pogniewani, odwróceni od siebie. Nie patrzycie sobie w twarz. Jesteście po prostu plecami od siebie odwróceni. Właśnie taki moment, taki kryzys, taka sytuacja jest teraz realnie między Wami. Ale pytanie jest, czy on jeszcze teraz myśli, czy tęskni, więc myśli na pewno tutaj, by połączyło Was znów właśnie jakieś spotkanie, zaproszenie, jakaś niespodzianka, jakieś przeprosiny, jakaś wiadomość od niego, miłe chwile,
spędzone razem, które pozwoliłyby się właśnie pogodzić, wyjaśnić, spotkać. Więc na pewno myśli tutaj właśnie o czymś, by coś zainsynuować, zorganizować. Byście odwrócili się do siebie twarzami, nie plecami, prawda? I spotkali się i porozmawiali ze sobą. Wyjaśnili wszystko. Więc na pewno myśli, tęskni za spotkaniem, za jakąś miłą niespodzianką dla Was. Następne karty mówią, by zastanowić się głębiej właśnie, czyli zastanawia się głębiej, ponieważ jest to pytanie, czy on tęskni. Zastanawia się on głębiej, analizuje, grubluje, myśli, analizuje, przeanalizowuje, planuje być może właśnie. Niemniej jednak jest bardzo zraniony, jest dotknięty właśnie tutaj tymi Waszymi jakimiś kryzysami, kłótniami. Coś zostało przerwane między Wami, zablokowane, raptownie skończone, co właśnie no, spowodowało szkody i taki właśnie raptowny szok, być może zranienie Was, jego też, popytamy o niego, czy on tęskni. Więc na pewno jest zraniony, tęskni, lecz cierpi. Analizuje tutaj i myśli właśnie, co było tak wielkim, poważnym powodem właśnie tego ucięcia, przecięcia relacji, skończenia raptownego relacji. I to na pewno go bardzo zraniło. Ale myśli, jest na poziomie właśnie myśli, analizowania, planowania, takiego jakby racjonalnego rozmyślania właśnie, jak naprawić to, co spowodowało takie szkody. Jak naprawić to właśnie, co tutaj zostało tak raptownie przecięte tą kosą. Także na pewno o Was myśli. Wprawdzie nie mam tutaj takiej karty dosłownej tęsknoty, ale mam rozmyślania, analizę, planowanie. Tak? Jakby też jakby chciał zrozumieć, co właśnie się stało, że aż tak tutaj tragicznie, prawda, zakończyła się ta relacja. Chce to zrozumieć, pojąć. I myśli o napisaniu nowego rozdziału z Wami, nowej szansie, nowym początku, więc na pewno są rozmyślania tutaj bardzo też analityczne, analizujące, analiza, tak? Jest na pewno tutaj intensywnie myślący partner o Was. To, że tęskni, mówi też ta karta, ponieważ pragnie właśnie coś tutaj zainsynuować, czyli Was zaprosić gdzieś na spotkanie, zrobić Wam niespodziankę. Więc na pewno tęskni, chce właśnie coś, jakiś ruch wykonać. Zobaczmy, kochana grupa druga, tutaj właśnie orakel miłości. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Ta karta wyskakuje mi bardzo często. Naprawdę tak często tą kartę już widzę. Też w tym tygodniu już chyba trzeci raz mi wypadła. Także tak jakby, no nie wiem, jest 40, chyba 4 te karty są, a ciągle mi wypada ta jedna karta w każdym czytaniu. To też jest zastanawiające. Oczywiście przetłumaczę, że będziesz bardziej kochana, niż możesz sobie w ogóle wyobrazić. Myśl nieustannie o tym, ja kocham Cię. Także to mówi Wam partner, że kocha Was bardziej, niż to możecie sobie w ogóle wyobrazić. I musicie ciągle myśleć właśnie o tym, że on ma do Was uczucia i Was kocha. Także jeśli Was kocha, jeśli myśli właśnie o Was, także na pewno tęskni, kochani. Myślę, że w dwóch grupach właśnie jest tutaj pokazana tęsknota partnera. Pewnie na inny sposób, ale
na pewno myśli, tęskni i planuje coś, także tutaj w tej grupie drugiej. Dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni i że wszystko dojdzie do jakiejś dobrej tutaj puenty, tak, żeby nie powiedzieć, żeby był jeszcze jakiś tu happy end z tej miłosnej historii, a nie tylko rozmyślania, prawda? Także tego Wam życzę, kochani, z całego serca i proszę o subskrypcję, komentarze, czy właśnie te grupy dwie pasowały z Państwa sytuacją, czy rezonują. Dziękuję serdecznie, proszę o abonamenty mojego kanału i do usłyszenia już wkrótce.